Proszę Państwa, stacja Wrocław Zachodni. I tu na bocznicy stoi sobie taki ciekawy skład do układania podkładów kolejowych. Słuchajcie, tu są wagony na tłuczeń, na podsypkę. O, proszę zobaczyć, jak tutaj technika niesamowita. Uczta dla miłośników techniki kolejowej. Wagonik FLLS. I sobie zwiedzamy. Słuchajcie, jak w skansenie. Albo jak w Muzeum Kolejnictwa. O, proszę zobaczyć. Można się przyjrzeć oznaczeniom. Można sobie zobaczyć, jak to wszystko jest pięknie zrobione. O. Do przewozu tłucznia. One mają 23 metry sześcienne pojemności. Tak, i tutaj mamy właśnie całą serię takich, kilku takich wagonów. One są wypełnione właśnie tłuczniem. Szanowni Państwo, idziemy dalej. Zwiedzamy dalej. Tu z peronu widać, tuż przy peronie. I mamy wagon mieszkalny, drewniany. Patrzcie, jakie klimaty. No domek. Drewniany domek po prostu, coś wspaniałego, z gameczkiem, jakie to jest piękne. Okienka, drzwiczki drewniane, jakie klimaty, słuchajcie, no piękny, piękny. No po prostu zachwycające. Technika kolejowa i taki romantyzm, bym powiedział wręcz. Tak? Ostrożnie przetaczać. I dalej mamy, słuchajcie, takie wagony do przewozu przęseł z dźwigami, słuchajcie, patrzcie, te wagony dosyć wyglądają na stare, nie wiem, tu trzeba byłoby się wczytać, tam pewnie są numery i sprawdzić sobie, ale te dźwigi to nowsze, nie, doczepione dźwigi, słuchajcie. O, no i tu zwróćcie uwagę, rosną roślinki na tym, to gdzieś sobie stało. I roślinność taka ruderalna rośnie. Widzicie, rośliny rosną nie tylko na ziemi, w sensie w gruncie, tylko rosną na wagonach. No tam też jest troszeczkę jakieś próchnicy i one sobie tam rosną. Takie właśnie sucholubne roślinki. Taka dygresja. No i tutaj, słuchajcie, dalej mamy następny wagon z podkładami, słuchajcie, drewnianymi. Drewniane podkłady. O, pachnie kreozotem. Ten specyficzny taki zapach się niesie. Niezbyt zdrowe to, ale jakże urocze. O, proszę zobaczyć. I podkładziki. No a tu lokomotywa SM42. Proszę zobaczyć, jaki okaz. Wspaniały. Wspaniały. Prawda. Jedzie coś tam, jakiś pociąg z jednej, z drugiej. Tutaj lokomotywa. No, i tak to wygląda. Wrocław Zachodni, proszę Państwa, fajne okazy kolejowe.